Witam, tutaj Wichu 1993, to jest kolejny odcinek To The Moon. Tak więc... idziemy dalej. Dobra. Tak więc... ptaszki. Więcej ptaszków. Jesteśmy teraz w teraźniejszości, jak coś. Czuję smród wiewiórki przejechanej przez Neila. Jesteśmy w domu dla Olivera. Mamuś, nie chcę iść do szkoły. Jest niedziela, mój drogi. Cii, pozwól im spać. Dzieci. Wyłącz to, wariatko. Śpijcie sobie. Tak, śpijcie sobie. O, prawie wszedłem na obraz. E? Ale jak? Co? Czekaj. E? Ale... E? Postaw książkę na półce. Odpowiedź o dziewczynie, która zakochała się w zombie pachnącym stokrotkami. Narażona na łagodne światło słoneczne. Poczytaj. Może za rok. Tak. Otóż. Poczytaj. O, nie chcę mi się tego czytać. Tak. Wy możecie poczytać. Tak. Dzieci, pobudka. Dobra, już nie będę taki. Dzieci, śpijcie sobie. W zeszłej nocy bardziej powinnam pilnować dzieci. Biegały do samego rana. Cóż, naprawdę nie jest tak... Nie jest to dzień jak co dzień. Rzeczywiście. Chcesz o coś zapytać? O Lili. To dziwne, z taką osobą jak ty pracuję w takim miejscu. Masz przecież jeszcze dwoje dzieci. Nie jest tak źle. Naprawdę, przejeżdża tędy autobus szkolny. Ale co ty tu w ogóle robisz? Kilka lat temu odszedł mój mąż. Co się stało? Był w wojsku. Należał do ostatniej tury rekrutów wysłanych za morze. Bardzo mi przykro. Spanikowałam. Nie mieliśmy oszczędności i nie mogłam znaleźć pracy. Johnny zobaczył moje ogłoszenie i zaproponował mi pracę. Przyjęłam ją z wdzięcznością. Tu było tak pięknie i spokojnie. To miejsce pomogło mi dojść do siebie. A czy przypadkiem do zadań rządu nie należy pomaganie wdowom żołnierzy? Należy. I tak naprawdę otrzymałam pomoc. Ale w tym okresie Johnny zaczął mieć własne kłopoty i to on potrzebował mojej pomocy. Tommy i Sara lubią przebywać. Tak więc tutaj zostaliśmy. Tutaj przebywać, tu przebywać. Jeśli chodzi o Johnny'ego, on również był zadowolony. Brakuje nam go. Myślę, że on naprawdę chciał mieć rodzinę. Och, poczekaj. Zanim Johnny stracił przytomność, powiedział mi, że najprawdopodobniej się tutaj pojawicie. Powiedział też, że raczej nie będzie miał szansy zrobić tego osobiście, więc... poprosił mnie, abym podziękowała w jego imieniu. Dlatego dziękuję wam bardzo.
noc. Co to jest? Wygląda na to, że nasz Johnny posiada jakieś ukryte dokumenty. Ukryte dokumenty? A dokładniej mówiąc, ukryte medyczne dokumenty. Prawdopodobnie w młodości przyjmował duże dawki silnych beta-blokerów. Co za zbieg okoliczności powodują skutki uboczne, negatywnie oddziałując na wspomnienia. Beta-blokery. Johnny nie miał problemu z sercem, prawda? Najwyraźniej nie. To sprowadza nas do jednego. Czy te skutki uboczne nie były wywołane celowo? Zwłaszcza przy tak dużych dawkach leków. To musiało mieć ogromny wpływ na jego wspomnienie. Myślisz, że dlatego nie mamy dostępu do jego wspomnień z dzieciństwa? Powiem ci jedno. To nie był błąd urządzenia. Goście z działu konserwacji zrównali mnie z ziemią. Więc co teraz? Właśnie otrzymałem rekonfigurację częstotliwości, która pozwoli nam na pominięcie wpływu beta-blokerów. W końcu będziemy mogli dostać się do jego dzieciństwa na tyle wcześnie, aby skutecznie przetransferować jego pragnienie. Więc na co czekamy? Jest jeszcze jedna rzecz. Oczywiście, zawsze jest jedna rzecz. Aby uruchomić nową częstotliwość, będziemy potrzebowali włącznika. Włącznika? Czegoś, co ma bardzo silny związek z niedostępną pamięcią. I będziemy mogli to dać Johnemu, aby obudzić niedostępne wspomnienia. Ale jak mamy to zrobić? Mamy tylko przelotne wspomnienia z jego dzieciństwa. Nawet jeśli znajdziemy zdjęcie z jego dzieciństwa lub coś w tym stylu, przecież Johnny jest nieprzytomny. Więc wracamy do punktu wyjścia. Wiesz co? Od zeszłorocznego przypadku dotyczącego Nory nie mieliśmy zlecenia, które by tak strasznie wkurzyło. Mnie też. To mnie wykańcza. Idę zaczerpnąć świeżego powietrza. Zapomniałem o kawie. W ogóle tutaj mamy ten stan zdrowia Junego na górze. Beta blokery, tak. Ale śmierdzi! Więc przestań się tu kręcić. Ewa! Tu śmierdzi rozjechaną wiewiórką. Wiem, to twoja wina. Ty ją przejechałeś. Co się dzieje? Dzieci jeszcze śpią. Poczekaj sekundę. To ostatnie wspomnienie, na którym utknęliśmy. To był ten sam zapach. O czym wy mówicie? Receptory węchowe są bezpośrednio połączone z układem limbicznym w mózgu. Nie wiesz, co to oznacza? Co? On chce przez to powiedzieć, że węch jest prawdopodobnie najskuteczniejszym zmysłem w przypominaniu. Możemy go użyć, aby przywołać jego wspomnienia z dzieciństwa. A najlepsze jest to, że chociaż Johnny stracił przytomność, jest ciągle podatny na sugestie. Wydaje mi się, że brakuje mi jakichś kluczowych informacji. Super! To jest dobre. To jest niesamowite. Teraz powinnaś posprzątać resztki rozjechanego zwierzaka. Tak, ja tylko. Zaczekaj! Dlaczego ja mam to zrobić? To ty ją przejechałeś. Dokładnie. Ja więc już swoje zrobiłem. A, ty nędzny draniu.
Jeśli to może jakoś pomóc, ja mogę wam pożyczyć rękawice. Dobra, nie. To nie są rękawice jednorazowego użytku, ale zaraz prawdopodobnie się to zmieni. Idziemy po wiewiórkę, idziemy po wiewiórkę. Idziemy po wiewiórkę, na, idziemy po wiewiórkę, idziemy po wiewiórkę, idziemy po wiewiórkę, na, a. Idziemy po wiewiórkę, idziemy po wiewiórkę, idziemy po wiewiórkę, na. O, déjà vu. Idziemy po wiewiórkę. Idziemy po wiewiórkę, idziemy po wiewiórkę. Idziemy po wiewiórkę rozjechaną przez Neila. Idziemy. O, jest wiewiórka. Idziemy po wiewiórkę rozjechaną przez Neila. Takie rzeczy w tej pracy doprowadzają mnie do. Bez zachowania odpowiednich środków ostrożności, obcowanie spaliną nie jest bezpieczne. Pojemnik na śmieci samochodu powinien zatrzymać ten odór. Co? Dokąd idziesz? Ja muszę się odlać. Co? Łazienka jest tu. Ale bajzel. Po wypadku nic nie jest na swoim miejscu. Zobaczmy. A. Tutaj jest. Teraz mogę zabrać tą śmierdzącą padlinę. Ho, ho. Napełniłeś pojemnik z Adorem. Odór. Okej. Odór. Idziemy do Neila. Ptaszki śpiewają. O, hej! Masz padlinę? Tak. Świetnie! Dokończ przygotowania, a ja zaraz wrócę. Dokąd idziesz? Ja... Muszę nakarmić Tamagotchi. Co? Tak, moja droga. Jestem nostalgiczny. Dobra, już jestem. Przed chwilą mnie nie było. W każdym razie dokonałam. Tak. No co ty? Mamy tu umierającego. Gdzie on poszedł? Ciekawe, co ten burak zamierza teraz zrobić. Nie mam czasu go teraz sprawdzać. Gdy dotrzemy na miejsce, wyślę ci sygnał. Kiedy to nastąpi, otwórz pojemnik na 3 sekundy. Nie ma problemu. Najwyższy czas. Oddzieliłeś drobne ustroje? Wszystkie są odizolowane i przesączone. W każdym razie to nie ma znaczenia dla martwego człowieka. Powinieneś wiedzieć, że stan Jodengo pogarsza się bardzo szybko. To może być twoja ostatnia szansa. Cokolwiek się stanie, powodzenia.
Szczęście jest ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujemy. Akt trzeci. Ten odcinek był może krótszy, ale już następny zrobię w następnym odcinku. Znaczy odcinek następny w następnym odcinku, tak. Idziemy, ale to jest za chwilę. Znaczy za chwilę. Znaczy teraz. Czyli przejdziemy do dzieciństwa, jak on był małym chłopcem, ale to już w następnym odcinku, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i pa pa i cześć.